Ogromną niespodziankę sprawiły tenisistki Siarki z Tarnobrzeg, które w pierwszym meczu finałowym Ligi Mistrzeń pokonały faworyta rozgrywek TTC Berlin 3-2. Zwycięstwo naszych zawodniczek nad trzykrotnym triumfatorem Champions League oglądała rekordowa liczba kibiców zgromadzonych w hali Mosir. Ich doping prowadzony przez niezawodnych reprezentantów tarnobrzeskiego Hetmana, czyli zespołu szkół społecznych numer 1, z pewnością mógł nieco zdeprymować faworyta z Berlina, z kolei naszym zawodniczkom dodać pewności siebie, dzięki której wygrały ten arcytrudny mecz. Ogranie Berlina to jest coś takiego jak ogranie nas w polskiej ekstraklasie po prostu. Przewaga wydawałaby się była olbrzymia po stronie Berlina, natomiast sport ma ten urok, to piękno, że przy pięknej walce, przy postawieniu wszystkiego na jedną kartę, zarówno przez zawodniczki, jak i przeze mnie, odnieśliśmy to zwycięstwo. My już jesteśmy szczęśliwi, natomiast musimy się oczywiście zresetować, odpocząć i przygotować do bardzo trudnego rewanżu. Ten mecz niczego nie przesądza, natomiast on daje nam oczywiście dobrą pozycję wyjściową, bo w końcu to my wygraliśmy w Tarnobrzegu. Finał tenisistki Siarki rozpoczęły od dwóch fantastycznych zwycięstw. Najpierw Hanning pokonała Patricię Solje 3-0, w drugim zaś pojedynku Li Qian również w trzech setach wygrała Shang Xiaona, obecnie zajmującą 14 miejsce w światowym rankingu. Dwie kolejne partie padły jednak łupem zawodniczek z Berlina. Najpierw po zaciętym i wyrównanym spotkaniu Wiktoria Pawłowicz przegrała z Georginą Potą 0-3, zaś w czwartej partii Hanning uległa koleżance z reprezentacji Niemiec 1-3. Losy meczu rozstrzygnęły się więc w piątej partii, w której plasująca się obecnie na 37. miejscu w rankingu światowym Li Qian znów musiała się zmierzyć z wyżej notowaną rywalką, bowiem Patricia Solja obecnie jest 20. rakietą na świecie. Tego dnia na małą nie było jednak mocnych. Li pokonała rywalkę 3-1, zapewniając tarnobrzeskiej drużynie zwycięstwo w pierwszym meczu finałowym Ligi Mistrzyń. Dla zespołu z Berlina była to zaś pierwsza porażka od 2 lat. Miałem właśnie nadzieję, że dobrze otworzymy ten mecz, a jak dobrze otworzymy, to może ten trzeci punkt znajdziemy. I to się stało. Natomiast dzisiaj zagrały fantastycznie wszystkie dziewczyny, bo i Wiktoria, która bardzo chciała wygrać, no z Potą się gra bardzo ciężko. Natomiast trzeba wrócić do Li Qian, która zagrała dzisiaj najlepszy mecz w historii naszego klubu. Ja cały czas jej powtarzam, że jeszcze najlepsze przed nią. Wiele osób nie przyznaje mi jeszcze racji, ale dzisiejszy mecz, czyli pokonanie 12 na świecie Shang Xiaona, która nie przegrywa z defensorkami, ten wynik nie pójdzie w Europę, on pójdzie w świat. Shang Xiaona przegrała tu w Tarnobrzegu 0-3. Także to jest wspaniały występ małej. No i to, że wytrzymała presję tej piątej gry. Z Solią wygrała po raz pierwszy w karierze. Przypomnę, że ostatnie 2 pojedynki z Solią rok temu w Berlinie, 2 lata temu w Suzhou, po prostu przegrała, a dzisiaj jednak dominowała przy tym stole i dała nam fantastyczne 2 punkty, które doprowadziły nas do zwycięstwa. Rewanżowe spotkanie pomiędzy 2 najlepszymi drużynami w Europie rozegrane zostanie w Berlinie w piątek 12 maja. Dalece od formy z jesiennej rundy są piłkarze drugoligowej Siarki Tarnobrzeg. W minionej kolejce podopieczni trenera Gąsiora przegrali z Wartą Poznań 0-1. Dla tarnobrzeskiej ekipy była to 2 z rzędu porażka ligowa i pierwsza odniesiona na własnym stadionie od października ubiegłego roku. My cały sezon podchodziliśmy szczególnie do tej rundy rewanżowej. Jeśli by się udało powalczyć o miejsce to 4, to by było to sukces dla takiego młodego zespołu, ale teraz już stąpamy twardo po ziemi i chcemy po prostu wykorzystać te 5 meczy, żeby nie było podobnego blamażu, jakie był w dzisiejszym meczu i żeby po prostu jakość gry poprawić. W tej chwili już jest pozamiatane, jeśli chodzi o i chyba Radom, jak będzie walczył o te miejsce. Także trzeba się po prostu zebrać te 5 meczy, po prostu poprawić nad jakością gry i na to. Mi przede wszystkim na tym zależy, żeby młody człowiek wyszedł i 90 minut zostawił dużo zdrowia na boisku. I o to mi najbardziej chodzi. I mam wiele do żal, szczególnie tych młodych zawodników, że po prostu tego nie zaprezentowali, co dajmy na to w pierwszej rundzie, czy jeszcze to meczu z Odrą Opole widać było, że im wszystkim bardzo zależy na tym. Potem nagle coś pękło, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie i w tych następnych meczach będzie lepiej. Bramkę na wagę 3 punktów strzelił Tomasz Dejewski w 34 minucie. W
końcówce spotkania do bramki Warty trafił Krzysztof Robski, jednak w momencie podania tuż przed polem karnym faulowany był jeden z Siarkowców. Arbiter zamiast zastosować przywilej korzyści zdecydował się na odgwizdanie rzutu wolnego, nie uznając tym samym bramki napastnika Siarki. No ja myślę, że się będę powtarzał na konferencjach pomeciowych na wyjeździe. Praktycznie rozmyślam nad tym, co z tym zespołem się dzieje, bo jeżeli byśmy tak grali u siebie, no na pewno już dzisiaj byśmy byli spokojni i nie musielibyśmy walczyć o utrzymanie. Dlatego dziękuję zawodnikom, bo znowu punkty bardzo ważne dla nas. I teraz się naprawdę już musimy skupić. Zostali nam 3 mecze u siebie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wygrali w rundzie ani jednego meczu u siebie. Może rzeczywiście zbyt młody ten zespół, może rzeczywiście trzeba cierpliwości ogrania, ale nie tworzymy zespołu na boisku od bodajże 3 meczów. No ale trzeba dograć ten sezon, bo już te aspiracje jakieś i te mrzonki o to, że będziemy się liczyć w walce o awans, chyba już w zapomnienie poszły. Uważam, że trzeba poprawić jakość gry. No i szukać w następnych meczach punktów. Jeszcze raz gratuluję przeciwnikom 3 punktów. Szkoda, że to tak wyszło akurat w meczu u siebie. Ja tylko mogę przeprosić z mojego miejsca kibiców za to, że kończymy ten mecz tak jak zakończyliśmy wynikiem 0-1. Bo należy tylko zadać sobie pytanie, bo odpowiedziałem wcześniej. Co by było, gdybyśmy udało nam się tą bramkę strzelić na 1-1? Ale trudno, taka jest piłka, czasami trzeba przełknąć ten. No jest to druga porażka pod rząd i trzeba szukać punktu na wyjeździe. W sobotę 13 maja Siarka rozegra wyjazdowe spotkanie w Bełchatowie, z którego transmisję przeprowadzi telewizja internetowa Śląskie TV. Z kolei w środę 17 maja tarnobrzyska ekipa podejmie Gryfa z Wejherowa. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 17. 6 kolejek do końca sezonu i 14 punktów straty do bezpiecznego miejsca w tabeli. W Nowej Dębie już tylko cud mógłby uchronić miejscową Stal przed spadkiem z czwartej ligi. Skromnej zdobyczy punktowej podopieczni trenera Majdańskiego nie poprawili w minionym tygodniu, przegrywając z Rzemieślnikiem Pilzno 3-4 oraz Głogowią 0-4. Można już powiedzieć, że musimy sobie tutaj drużynę budować na przyszły sezon. No brakło szczęścia ogólnie w innych spotkaniach, gdzieśmy zremisowali, gdzie mogliśmy na przykład pod sam koniec strzelić bramkę i wygrać 1-0 równie dobrze. No ale trudno, no, taka piłka jest i ja się tutaj godzę z tym wszystkim i będziemy coś tutaj w klubie kombinować. Niedzielny mecz z drużyną z Pilzna dobrze rozpoczęła Stal, która już w 31 minucie po strzale Kamila Rębisza wyszła na prowadzenie. Radość gospodarzy nie trwała jednak zbyt długo. 9 minut później arbiter dyktuje dość kontrowersyjny rzut karny, który na bramkę zamienia Konrad Fryś i mamy po 1. Po zmianie stron rzemieślnik przejął inicjatywę na boisku, aplikując miejscowym 3 bramki. Już w 51 minucie po trafieniu Szymona Adamskiego drużyna z Pilzna wychodzi na prowadzenie. Niecałe 10 minut później jest już 1-3 po bramce strzelonej przez Damiana Wolańskiego. W 85 minucie bezradnego Piotra Bujaka pokonuje z kolei Radosław Macnar i rzemieślnik prowadzi już 4-1. Kiedy wydawało się, że Stal już się nie podniesie, ponownie przypomniał o sobie Kamil Rębisz, który w 86 minucie mocnym strzałem pokonuje golkipera z Pilzna. 2 minuty później Kamil Serafin zdobywa bramkę na 3-4. Stal zagrała bardzo, że tak powiem, skutecznie, nie? Nie miała wiele sytuacji, ale co miała, to strzeliła. No. A my odwrotnie, no bośmy mieli trochę tych sytuacji, żeśmy pogubili, ale to tak jest, jak już jest dużo, no to tak się trochę nonszalancko rozgrywa te końcowe podania, ale jestem zadowolony, bo myśmy zaczynamy punktować, myśmy początek mieli trudny, trochę nam, nie wiemy, trochę pecha, trochę kadrowych problemów i te punkty nam są potrzebne, żeby odpocząć, tak oddychnąć. W ramach 29 kolejki Stal czeka ciężki mecz w Przemyślu z miejscową Polonią. O ligowy byt nie martwiał się zaś w Mokrzyszowie, gdzie miejscowy OKS zajmuje bezpieczne miejsce w środku tabeli. W minionej kolejce podopieczni trenera Michała Złotka zmierzyli się z aspirującym do awansu do czwartej ligi podkarpackiej liderem z Sokolnik. Ja bym powiedział, że ciężki mecz bardziej dla zespołu Sokolnik, który tutaj
musiał przede wszystkim wygrać mecz, żeby dalej te pierwsze miejsce w lidze utrzymać i żeby tam spokojnie sobie awansować. Mam zespół bardzo zaangażowany, zespół, który ma wyznaczony przeze mnie konkretny cel w postaci zajęcia pierwszego miejsca. Staramy się małymi kroczkami, mecz po meczu, do tego celu dążyć. Nikt w mojej szatni nie odpuszcza, każdy chce grać, każdy chce walczyć, każdy chce zdobywać 3 punkty i to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że zebrała się grupa młodych, ambitnych zawodników. Losy spotkania rozstrzygnęły się w ostatnim kwadransie. Najpierw boisko z czerwoną kartką opuścić musiał doświadczony obrońca i kapitan Mokrzyszowa Kamil Guściora. Po chwili zaś w 76 minucie gola na wagę 3 punktów dla Sokoła strzelił Maciej Fietko. Ja zawsze powtarzam moim zawodnikom, że takie zwycięstwa smakują najbardziej. Nie wtedy, kiedy wygrywamy po 5-0, po 9-0, bo wtedy się tych zwycięstw nie docenia, ale jak się strzela tą jedną bramkę i daje ona zwycięstwo, to wtedy się zdecydowanie bardziej ceni. Uważam, że postawiliśmy im wysokie warunki. Brakło troszkę szczęścia, bo też w ostatniej minucie mamy sytuację, że Robert Zepiela tam z 5 metra uderza na bramkę głową. Oczywiście Sokół też miał swoje okazje do strzelenia bramki. Mecz walki przede wszystkim, jedna i druga drużyna nie odpuszczała, no gratuluję tutaj trenerowi Szymczakowi zwycięstwa, ale tanio skóry nie sprzedaliśmy i tutaj też słowa uznania dla mojego zespołu też się należą, bo walczyliśmy do ostatniej minuty. Z kolei niepewne utrzymania w lidze Wisan Skopanie zremisował w Skowierzynie z miejscową Unią 2-2. Bramki dla Wisanu strzelili Mateusz Jarosz i Mirosław Dryka. W ramach 26 kolejki OKS zmierzy się na wyjeździe z Sokołem Kamień, w Skopaniu zaś kibiców czekają derby, w których Wisan podejmie strzelca z Dąbrowicy. Koniczynka Ocice pewnie pokonała rezerwy Siarki Tarnobrzeg 3-1 w meczu 21 kolejki A-klasy. Bramki dla podopiecznych trenera Łukawskiego zdobyli Krystian Kolano, Piotr Krytusa oraz Wiktor Żwirek. Gola dla Siarki strzelił zaś w doliczonym czasie gry Tomasz Przewoźnik. W ramach 23 kolejki Koniczynkę czeka mecz w Zaklikowie, rezerwy Siarki podejmą zaś kolejarza z Knapów. 11 z rzędu zwycięstwo odniósł junior Zakrzów, pokonując na wyjeździe LZS Tarnowskiej Woli 3-1 w meczu 15 kolejki B-klasy. Pewną wygraną w Chmielowie odniosła Wspólnota, zwyciężając miejscowy Płomień 3-0. Swoich spotkań nie rozegrały zaś drużyna z Sobowa, która nie doczekała się przyjazdu zespołu z Komorowa, oraz OKS Wielowieś, który z powodu wycofania się LZS-u z Cygan z rozgrywek 3 punkty otrzymał walkowerem. W ramach 16 kolejki pierwszy w stawce junior podejmie LZS Skrzątki, Wspólnota zaś Łęk Kopcie. Z kolei zespoły z Wielowsi i Sobowa swoje mecze rozegrają na boiskach rywali, OKS w Komorowie i Iskra zaś w Hadykówce. Pamięci zmarłego w ubiegłym roku Józefa Salika poświęcony był sobotni turniej tenisa ziemnego, który rozegrany został na kortach przy ulicy Zwierzynieckiej. Tenis ziemny był jednym z ulubionych sportów byłego prezesa Tarnobrzeskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na memoriał z tego, że Józef Salik był takim, może nie był wybitnym jakimś tenisistą, ale był ogromnym propagatorem. To była jego ogromna pasja i mnóstwo ludzi, nawet tutaj grających, grało w tenisa dzięki niemu. Sam organizował turnieje i był takim dobrym duchem tego tenisa w Tarnobrzegu. I cieszę się, bardzo dużo osób się odezwało, szczególnie jego znajomych, kolegów. W turnieju udział wzięło 12 par deblowych, rywalizacja zaś odbywała się w 2 grupach. Mamy nowe korty. Fajna inicjatywa tutaj OSIR-u, jest memoriał pana Józka Salika, większość się tu bardzo dobrze znała. Ja też nie ukrywam, że pana Józka, mówię, człowiek zawsze darzył sympatią, fajny chłop z charakterem i bardzo fajnie, tym bardziej się zebrało troszeczkę osób i jak najczęściej, jak najbardziej pamiętać o czymś takim, nie? Tym bardziej, że mówię, mamy nowe obietki, trzeba to wykorzystywać, bo tych ludzi trzeba przyciągać, nie? I zarówno i do tenisa, jak i tych troszeczkę starszych, żeby, że tak powiem, nie zastali się za mocno. Niestety zawody przerwał deszcz, a uczestnicy ponownie wyjdą na korty w najbliższą sobotę o godzinie 15:00.